Dajmy głos historii. 1920, Bitwa Warszawska. Mężczyzna w szarym płaszczu i czapce, w tle droga i las w zimowej scenerii. Mamy koniec roku. Wiele okazji do upamiętnienia tych, którzy odeszli, ale także tych, którzy nie ustawali w walce o wolną ojczyznę. Zapraszam w krótką podróż do jednego z trzech miejsc pamięci. Przystanków wiodących do niepodległości. Sceneria miejska. Przejście dla pieszych. Żyrardów. Miasto znane głównie z przemysłu lniarskiego, ale także ze znakomicie zachowanej XIX-wiecznej osady fabrycznej, wpisanej na listę zabytków UNESCO. W 1916 roku otrzymał prawa miejskie z rąk niemieckich władz okupacyjnych. Natomiast początek osady zbiega się w czasie z wybuchem powstania listopadowego. Powszechnie znany jest trud i wysiłek licznych polskich oddziałów walczących podczas I wojny światowej. Dla przykładu Polska Organizacja Wojskowa. Właśnie taką nazwę nosi ta ulica. Dwóch chłopców ubranych w zimowe czapki i kurtki przy ławce niepodległości. To plac Józefa Piłsudskiego, człowieka symbolu odrodzonej Polski. Żyrardowianie uczcili jego zasługi, nadając mu 17 marca 1925 roku tytuł honorowego obywatela miasta Żyrardowa. Stoi tu tak zwana ławka niepodległości. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej w wielu miejscowościach powstawały takie obiekty. Data 11 listopada jest w pewnym sensie symbolem odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Tego dnia zakończyły się działania wojenne na froncie zachodnim. Rozpadła się niemiecka i austriacka monarchia, a Rosja już w 1917 roku wycofała się z wojny. Nie mieliśmy jednak ukształtowanych granic, musieliśmy o nie walczyć. Najbardziej przejmująca jest walka Polaków o granicę wschodnią. Kiedy to w sierpniu 1920 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem Cudu nad Wisłą i uznawana za przełomową bitwę w historii świata, zdecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Cmentarz, dwóch chłopców podchodzi do pomnika. Co to za pomnik? Nie widzisz? Przecież jest napisane. Tu spoczywają w Bogu zwłoki żołnierzy poległych w latach 1918-1920 w obronie ojczyzny i wolności. Ale co się wtedy stało? To długa historia. Pewnie nie słyszałeś o wojnie polsko-bolszewickiej. Musiałbyś znać sytuację, jaka panowała w Europie w tamtym czasie. Fotografie z czasów Bitwy Warszawskiej. Wojna polsko-bolszewicka rozpoczęła się krótko po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości. Będąca początkiem wojny operacja Wisła rozpoczęta została z rozkazu Lenina już 18 listopada 1918 roku. Pokonanie Polski było dla Lenina celem taktycznym. Głównym było udzielenie pomocy komunistom, którzy w tym samym czasie próbowali rozpocząć rewolucję w Niemczech i w krajach powstałych z rozpadu Austro-Węgier. Walki polsko-bolszewickie trwały do października 1919 roku. Przerwały je na 3 miesiące rozmowy pokojowe, które toczyły się w Moskwie i w Mikaszewiczach na Polesiu. Rozmowy te były swoistą zasłoną dymną. Bolszewicy cały czas bowiem przygotowywali plany inwazji przeciwko Polsce. W międzyczasie rząd polski zawarł porozumienie z ukraińskim przywódcą Semenem Petlurą w zamian za uznanie przez Ukrainę praw Polski do Małopolski Wschodniej, zwłaszcza Lwowa. Polska uznała rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej. Podpisano też wspólną konwencję wojskową. 7 maja 1920 roku siły polsko-ukraińskie wkroczyły do Kijowa. Ten głaz w okresie terroru stalinowskiego był wyrwany i wywieziony. Odnaleziony w mieście w 1981 roku. Wymurowany i poświęcony w 70. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Rada Miejska Żyrardowa. Ale jak to się zaczęło? To znaczy, jak zaczęła się ta bitwa? Kto na kogo napadł? Sowieci, czyli Armia Czerwona, próbowali zaatakować nas z kilku stron. Między innymi z rejonu Lwowa, od strony północnego Mazowsza i bezpośrednim atakiem na Warszawę. Wydawało się, że stolica jest nie do obrony. Jednak kiedy Armia Czerwona przygotowywała się do ostatniej bitwy, Polacy przegrupowali wojska. Sowietami dowodził wtedy Michał Tuchaczewski, a Polakami marszałek Józef Piłsudski. Bitwa warszawska rozegrana została zgodnie z planem operacyjnym, który na podstawie ogólnej koncepcji Józefa Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego Tadeusz Rozwadowski, pułkownik Tadeusz Piskor i kapitan Bronisław Regulski.
Głównym celem operacji było rozdzielenie wojsk sowieckich od zaplecza oraz wygranie skoncentrowanej bitwy na przedpolu Warszawy. Bolszewicy zbliżali się do stolicy, sądząc, że Polacy poddadzą się w ciągu kilku godzin, atakowani bezpośrednio przez trzy armie. Dodatkowo 4. Armia Sowiecka wraz z konnym korpusem Gajchana maszerowała na Włocławek i Toruń z zamiarem przejścia Wisły na Kujawach, powrotu na południe i wzięcia stolicy w Kleszcze od zachodu. Wszystko zaczęło się 13 sierpnia walką o przedpole stolicy, między innymi o Radzymin, który kilkanaście razy przechodził z rąk do rąk. Ostatecznie polscy żołnierze za cenę wielkich strat zatrzymali Radzymin i inne miejscowości, odrzucając nieprzyjaciela daleko od swoich pozycji. 14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5. Armia generała Władysława Sikorskiego. Ciężkie boje toczyły się pod Pułtuskiem i Serockiem, choć nam udało się utrzymać pozycję. Rozumiesz? Atak pozycyjny, trochę jak w piłce nożnej. Linię obrony łączącą około 800 km Piłsudski oparł o rzeki Ożyc, Narew, Wisła, Wieprz, Seret. Podzielił ją na trzy fronty, przydzielając dowództwo generałom, do których miał największe zaufanie. Józefowi Hallerowi, front północny i obrona Warszawy, Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu, front środkowy i uderzenie na armię Tuchaczewskiego oraz Wacławowi Iwaszkiewiczowi, front południowy. Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez Kaliski 203 Pułk Ułanów Sztabu Armii Sowieckiej w Ciechanowie, czyli Kancelarii Armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga. Dzięki temu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odbierać rozkazów. Warszawa na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby bez przerwy teksty Pisma Świętego. Jedyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeliminował znaczną część Armii Czerwonej z bitwy o Warszawę. Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia. Mimo tego, że Sowieci nie zaprzestali marszu na Brodnicę, Włocławek i Płock. Dzięki działaniom marszałka Piłsudskiego nastąpił przełom. Według nowej koncepcji opracowanej przez Piłsudskiego wraz z generałem Rozwadowskim, polska grupa uderzeniowa miała zgromadzić się nad Dolnym Wieprzem, między Dęblinem a Chełmem i wejść w skład gruntownie zreorganizowanych polskich oddziałów. Dowodzona przez marszałka tzw. grupa manewrowa, w skład której wchodziło 5 dywizji piechoty i brygada kawalerii, przełamała obronę bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie zaatakowała tyły wojsk bolszewickich nacierających na Warszawę. Tuchaczewski musiał wycofać się nad Niemen. Ostateczną klęskę bolszewicy ponieśli pod Osowem, Białymstokiem i Kolnem. W wyniku Bitwy Warszawskiej zginęło około 4,5 tysiąca Polaków oraz około 25 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Według dokumentów Centralnego Archiwum Wojskowego już we wrześniu 1919 roku szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez porucznika Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości planów i rozkazów strony rosyjskiej, a także umiejętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie dowództwo. Bitwa Warszawska została uznana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Chłopiec stawia znicz na pomnik. Na scenie kobieta w czerwonej sukni śpiewająca pieśń patriotyczną. Rozkwitały pąki białych róż, róż.
Ciosieńku, z tej wojenki już wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Wystąpili narrator Robert Siniarski, starszy chłopiec Paweł Lisichin, młodszy chłopiec Jan Stachowiak, śpiew Paulina Domańska, muzyka Polonez Niepodległości, kompozycja i aranżacja Krzysztof Gwiazda, piosenka Białe Róże, słowa Kazimierz Wroczyński, Jan Lankał, muzyka Mieczysław Kozar-Słobucki, scenariusz i reżyseria Robert Siniarski, zdjęcia i montaż Eryk Wawrzyniak. Realizacja Fundacja Pięknie Żyć. Współpraca Centrum Kultury w Żyrardowie, TVZ, Telewizja Żyrardowska. Podziękowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie, dyrekcji i pani Joannie Sobczyńskiej. Dajmy głos historii. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.